Kiedy mijały ostatnie ciepłe dni lata, aż ciężko było wysiedzieć w domu. I wiecie co? Czas na kolejną podróż. Plan jest intensywny. Jedziemy do Słowenii, potem na wyspę w Chorwacji i kończymy w Wenecji. Z Polski wyruszyliśmy na wieczór, żeby dotrzeć w okolice Triglawskiego Parku Narodowego z samego rana. O 7 byliśmy już nad jeziorem Bled. Jezioro ma 6 km dookoła. Dystans w sam raz na poranny spacer. W okolicy pomiędzy górami znajduje się też drugie jezioro, Bohin. Tam możecie wypożyczyć kajaki, deskę, łódkę albo po prostu popływać w przejrzystej wodzie. Zostajemy tam aż do obiadu. Potem zwiedzamy okolice i wąwóz Mostnica. Czas poszukać kempingu. Kiedy dojechaliśmy na kemping, było już kompletnie ciemno i nie widzieliśmy, jak wygląda okolica. Ale za to następnego dnia, po otwarciu namiotu, okazało się, że otaczają nas góry. I okolica jest w pięknej mgle. Na ten dzień zaplanowaliśmy zwiedzanie gminy Kobarid. Okolica Mostu Napoleona, wodospad Slap Kozjak, błękitna rzeka, no i skakanie ze skałek do lodowatej wody. Złapał nas straszny deszcz. Musimy przeczekać. Niestety wilgoć utrzymywała się już do końca dnia i pomimo naszych starań nic nie wyschło. Nawet buty. Deszcz trochę pokrzyżował nam plany. Dzisiaj mieliśmy absolutnie fantastyczny poranek. Po wczorajszej burzy wszystkie rzeczy są mokre, w tym też ręczniki. I jeszcze okazało się, że na kempingu jest zimna woda pod prysznicem, także wuuu! Taka zimna. Cali mokrzy postanowiliśmy zmienić lokalizację. Wyruszyliśmy do stolicy Słowenii, czyli Ljubljany. Pospacerowaliśmy po starówce, kamieniczki są piękne. Zjedliśmy lokalny obiad i deser w knajpce, która nazywa się Kiełbasarnia, a następnie ruszyliśmy nad morze. Dotarliśmy na wybrzeże Słowenii, jesteśmy pod miejscowością Piran. Szukamy jakiegoś miejsca do rozbicia namiotów. Pierwotny plan był taki, że szukamy kempingu, ale kempingi są dosyć drogie, dlatego spróbujemy poszukać jakiegoś miejsca na dziko, na plaży. Wszystkie ładniejsze plaże, które do tej pory mijaliśmy, należą do hoteli. I niestety nie można tam rozbijać kempingów, co jest dosyć oczywiste. Dzikie plaże są bardzo kamieniste, dlatego nie wiem, gdzie dzisiaj będziemy spali. Trochę kicha. Poszukiwanie noclegu zakończone sukcesem. Dzisiaj śpimy na plaży publicznej. Wyspaliśmy się, poplażowaliśmy, a teraz czas na podbój Piranu. Na TripAdvisorze znaleźliśmy świetną i tanią restaurację z owocami morza. Ceny za obiad wahały się między 5 a 10 euro za naprawdę super wypasione dania. I pamiętajcie, jak jesteście w Słowenii, nie pozwalajcie swoim rowerom chodzić samemu, zawsze w opiece człowieka. Późnym popołudniem jedziemy na wyspę Kres w Chorwacji. Wjeżdżamy na prom i myk. To prom czy katamaran? To prom. Kete? Prom czy katamaran? Ja na ten temat wiedzę mam wątłą. A ja na ten temat wiedzę mam wątłą. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. I rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Ja kupiłem 4 piwa bezalkoholowe, więc na pewno... Spędzamy tam kilka dni i codziennie chodzimy na inne plaże. Pierwsza to plaża obok Ustriny. No i możecie spotkać tam nawet małe krewetki. Co tam znalazłyśmy? Krewety. Kolejna plaża, Malibok, jest dosyć mała, ale za to bardzo fajna dla tych, którzy lubią snorkeling i nurkowanie. Znajdziecie tam dużo skarbów pod wodą. Teren pod wodą też jest bardzo ładnie zróżnicowany. Ostatnia to plaża obok Mali Losni. Możecie tam przyjść nawet ze swoim psem. Jest tam bar z muzyką, hamaki, huśtawki i wcale nie było aż tak zaludnione, jak myśleliśmy. Pojedliśmy w naszej mobilnej kuchni, spędziliśmy noc na mniej uczęszczanym fragmencie plaży, a następnego dnia
czekała na nas Wenecja. Nasz hotel z widokiem na morze. Wenecja absolutnie mnie oczarowała. To miasto jak żadne inne. Pizza zjedzona, prosecco zdegustowane, kawa na placu Świętego Marka wypita, ale z całej naszej podróży i tak największym zaskoczeniem była dla mnie Słowenia. Państwo, którego kompletnie wcześniej nie doceniałam, pokazało, że ma zarówno piękne góry, jak i morze. Było super.